Wymyślił to wszystko pan dyrektor Mieszkowskiego Centrum Kultury, pan Igor Hoffman. Pomyśleliśmy sobie, że lesista Mielka to naprawdę piękny rejon. Jest to rejon górzysty, lesisty, a przede wszystkim jest wiele takich tras przygotowanych, jeżeli chodzi o trasy rowerowe, jak również dla szlaki, gdzie bardzo dużo osób korzysta akurat z tego kompleksu lesistej Wielkiej. W związku z tym pomyśleliśmy sobie, że a dlaczegoż nie? Niech ta lesista będzie i po raz pierwszy w tym roku zorganizowaliśmy ten półmaraton, bo tak można powiedzieć, bo to 30 kilometrów, ale wymyśliliśmy, niech to będzie lesista trzydziecha, coś fajnego dla biegaczy. No i cieszę się, że jest takie zainteresowanie. My musieliśmy ograniczyć ilość tych zawodników do 200, ponieważ organizujemy to po raz pierwszy. Wiemy, że to jest kompleks leśny. Chcemy popatrzeć, jak to będzie przebiegało w tym roku, a w następnym roku mam nadzieję, że po tych doświadczeniach tegorocznych zwiększymy ilość zawodników, którzy będą mogli w tym brać udział. Ale przede wszystkim cieszę się, że jest zainteresowanie. Ludzie, którzy biegają akurat w takich terenach górskich, wiedzą naprawdę wszystko chyba o tej trasie. Ja tylko powiem, że jest wymagająca, że jest też trudna technicznie, ale przebiega w tym masywie lesistej Wielkiej, więc wszyscy ci, którzy lubią takie biegi, wiedzą, na co się zdecydowali. Ja wszystkim życzę powodzenia. Pomysł narodził się w Mieszkowskim Centrum Kultury. Ja chciałem jako biegacz, jako miłośnik gór, chciałem, żeby tutaj jakaś odbyła się duża impreza promująca gminę Mieroszów, promująca masyw lesistej Wielkiej. Usiedliśmy z pracownikami, no i wymyśliliśmy bieg lesista Trzydziecha. Invest Park lesista Trzydziecha, ponieważ głównym sponsorem jest Invest Park z Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. I usiedliśmy sobie w kilka osób. Tomek Tracewski to jest osoba, która wymyśliła, to jest miłośnik gór, fotograf, człowiek, który chodzi po górach, zna każdy zakątek, wymyślił tą trasę, stworzył ją. Również ją znakowaliśmy razem wspólnie, również z Tomkiem. Zresztą Tomek też dzisiaj o 8 godzinie rano zrobił tak zwany objazd trasy, żeby zobaczyć, czy zawodnicy po prostu no, nie pogubią się i ten. I to jest, ja mówię, to jest osoba, która tutaj naprawdę bardzo mocno nas tutaj wsparła swoją wiedzą merytoryczną, ale są też inni pracownicy, bo jest Basia Matusiewicz, która była odpowiedzialna za medale, za wydawanie ten, za nagrody, jest Ilona Henko, nazywana u nas w MCK-u Ilona Szalona, ponieważ dziewczyna orkiestra, dziewczyna organizator, organizuje tutaj wszystko, co jest tylko możliwe. Jest Adrian Dobrowolski, to jest taki nowy nabytek, biegacz, który również nam tutaj teraz, można powiedzieć, z marszu pomaga. Jest Tomek Błaszkiewicz, to jest osoba, którą wziąłem z zewnątrz, ale jest to człowiek, który zna się na znakowaniu tras, jest ekspertem w tej dziedzinie. Także mówię, no jest to bardzo, bardzo szeroki zespół ludzi. Połamania nóg, równego oddechu, a pomiędzy oddechami podziwiania tych pięknych widoków, które tutaj na mieroszowskiej ziemi są. Jak się nie spojrzy, tak, piękna górka, piękne okoliczności przyrody, piękne widoki na całe pasmo tutaj sudeckie. Warto uczestniczyć w tego typu imprezach, w tych naszych terenach, ponieważ są unikalne na skalę krajową. Gmina Mieroszów jako jedna z wielu gmin byłego województwa wałbrzyskiego, powiatu wałbrzyskiego, ma znakomite warunki do rozwoju turystyki, no i oczywiście dzisiejszy bieg pełen wyzwań, bo nie tylko dystans, ale i przewyższenia, zgromadził szereg osób, które chcą się zmierzyć z własną słabością. Świetna impreza, doskonała promocja dla gminy. Gminy takie turystyczne właśnie jak Mieroszów powinny, tak jak obecne władze Mieroszowa, wykorzystywać te atuty turystyczne i też przygotować infrastrukturę do tego, żeby turyści, żeby różnego rodzaju imprezy były lokowane właśnie na tych terenach. Tym bardziej się cieszę, bo gmina Mieroszów wykorzystuje różne możliwości rozbudowy infrastruktury. Tylko w 2019 roku 5 dróg będzie zostało wyremontowanych, jest remontowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, więc należą się też gratulacje dla władz Mieroszowa.